Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Jak widzicie, jedna tu mnie szmata atakuje, więc muszę szybko ukrócić jego żywot. Może trochę bez szacunku się zwracam do swoich przeciwników, ale to topielce to są najgorsze ścierwa, jakie mogą być. Więc sami wiecie dlaczego. Dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Dobra. Chyba trzeba będzie się dostać do tego tutaj na górze. Tej twierdzy, czy cokolwiek to jest. Więc podejrzewam, że najpierw trzeba wyczyścić cały tutaj teren ze wszelkiego dziadostwa, jakie może być. Dobra. Tamtych już sobie odpuszczę, ile mnie nie będą atakować. Dobra. Podnieś coś tam z ciała. Cytrynówka. Nie, niepotrzebna mi cytrynówka. Czyli tędy musimy iść, czyli okrężną drogą, po to, żeby jak najwięcej trzeba było zabić, oczywiście. No chodź tu, jeżeli już chcesz mnie atakować, to chociaż nie uciekaj. Wiecie, nie lubię czegoś takiego, bo to jest sztuczne przedłużanie rozgrywki tak naprawdę. Jeżeli mapa jest, powiedzmy, jakaś... No nie wiem, mapa jest małego rozmiaru, ale jest, powiedzmy, taki labirynt zrobiony, czyli żeby przejść przez całą mapę, trzeba ją z 15 razy okrążyć, bo w samym środku jest teleport do czegoś tam. Nie lubię czegoś takiego. Aczkolwiek w Wiedźminie tutaj na szczęście nie ma takich dziwnych akcji. Chociaż czasami są, że trzeba naokoło iść, żeby dojść do punktu, który jest kuźwa za krzakami. Come on, Geralt nie potrafi przez krzaki przejść, no ale myślę, że to wynika z ograniczeń silnika. Tak? bo nawet jak zainstalujecie sobie, nie wiem, pochwy na miecze, żebyście mieli tutaj, o, pochwy z tyłu na plecach Geralta, na miecze, jakąś grafikę lepszą i modele, to myślę 20 klatek to będzie maksymalnie, ile można uzyskać, bo silnik, wszystko to silnik. No i myślę, że właśnie przez to przechodzenie przez krzaki, które kuźwa są przeszkodą nie do pokonania dla doświadczonego Wiedźmina, też chyba jest to przez silnik, chociaż dziwne, że takiej pierdółki nie potrafią naprawić. No cóż. Witaj ponownie, Geralt. Poznałeś już Rajlę? Przeszła ostatnio swoistą przemianę. Otrzymała dar życia. Geralt! Swoistą przemianę, dar życia? Kpisz sobie. Rajla nie żyje. Ten bezwolny worek krwi i mięśni nazywasz żywym? Biała Rajla jest teraz istotą niemal doskonałą. Przekonasz się o tym. Twoje eksperymenty są żałosne. Tak jak i ty. Rajla, kochanie, chyba nie pozwolisz obrażać swojego pana. Geralt! Rajla! Dobra, laska, spokój! Fuck, jakim cudem ona mnie oślepia? Wow, jak nagle padła, dziwne. Już, Geralt, ogarnij dupsko. Co to? Dekokty! Uuu, podoba mi się to. Dobra, nielegalny miecz raczej mi się nie przyda. Aleś ty piękna, no normalnie. Super, pięknie. Jesteś taka piękna jak... Nie mam nawet porównania. A, zmutowany ogar. Okej, okay. Jakoś mi się udało pokonać go stylem silnym i mieczem srebrnym, co jest dość dziwne, no ale... Cóż, o, ona miała nielegalny miecz, obrażenia minus 20%, no to ludzie! Z czym ty mi tu wyjeżdżasz, co? Pani! O co to? Mutagen? Zawiera hydragenum, mogę coś wywalić, co ma hydragenum sobie? A nie, mam ścięgna, które zawierają same hydragenum. To nie, to ten mutator czy mutagen jest mi niepotrzebny. Sorry, niestety. Przestęp Gnatia. Niepotrzebne mi tutaj nic już jest? Nie. Dobrze, że są te niewidzialne ściany, bo jakbym się tu spierdzielił, to... ale bym się zdenerwował. Cóż, mam jakieś mikstury u siebie takie w miarę przyzwoite. Mam grom, puszczyk. Mam jedną jaskółkę tylko. To pasowałoby trochę naważyć. Prawy i lewy. Zobaczcie, jakaś chrypa. O kurde, nie mam żadnego alkoholu, ale dupa.
Jeżeli zaraz tego czegoś nie wymyślę, to będzie. To będzie niedobrze. Mam coś, co może mi posłużyć jako baza do białej mewy. Tutaj może coś? Nie. A ty, koleś? Masz tylko fosfor. Tutaj może w szczątkach coś jest, jakaś gorzałka? Nie. Kurde. Trochę może mogę wyglądać jak żul teraz, bo szukam takiej gorzały wszędzie. Ale wierzcie mi, ja nie potrzebuję jej do celów napitkowych, tylko do celów ważeniowych. O tak. Dobra. Szczątki. O Jezu, nikt nie ma gorzały przy sobie. Co z was kuźwa za wojsko, jak żaden nie ma przy sobie ani nawet piwa. Chociaż piwo jest mi niepotrzebne. Trupi! Co, bro? A, trochę już chyba tu wiszą. Cóż. Dzień dobry. Aha, czyli moim zadaniem... Patrzcie, jak się teraz obróciła fabuła. Na początku w grze, w Wiedźminie, co się działo? Był atak na Kermoren, czyli ja musiałem bronić swojego zamku. Teraz role się odwróciły. Oni muszą bronić swojego zamku przede mną. O, cóż, zemsta jest słodka. O 10% obrażenia. Wiecie co? Na ten miecz. 10% obrażeń, okej. Dobra. I tutaj wezmę następny sobie, następną strzałkę. Wiecie, niepotrzebne to jest, aczkolwiek, no, będzie mi łatwiej ich ciachać po kolei wszystkich. Ora, chodź tu. Czekaj chwilę, czekaj, czekaj moment, stary. O. Dobra, następny. Nie wiem jak to jest, czy jak się maga pokona, to od razu znika to dziadostwo, co zostanie przez niego przyzwane, czy... Nie, aczkolwiek chyba jest słabsze, jak się rozwali maga. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra. Uuu, żołnierze temerscy. Czy to, że ja wam wtedy, chłopaki, nie pomogłem, wpłynie na to, żebyście mi teraz nie pomogli, a nawet mnie zaatakowali? Czy nie? Kuźwa... O nie, ostrzałka. Ostrzałki to biorę teraz, tak. Ciekawe, czy można kilka ostrzałek naraz użyć na jednym mieczu. Muszę to sprawdzić. Quibesti są mi niepotrzebne, więc sorry. Tu nic, okej. Ostrzałkę jeszcze wezmę sobie na... To. Na oba miecze. O tak. Dobra, oba miecze mam teraz wykokszone. O, w mordę. Moment, chwila. O ta, jaskuła. Teraz się możemy napieprzać. O, nie bij mojej Triss. Zabiję cię, paciuloku. No chodź tu. Znaczy, i to jest właśnie problem. Nie wiem, jakiego miecza używać. Srebrnego czy stalowego. Co to było? Nie jestem pewien. Chyba jakieś mutanty. Zjawiłaś się w samą porę. Daj spokój, nie mogłam zostawić cię samego. Dzięki, Triss. Geralt? Jak sytuacja na froncie? Skojatel mordują ludzi, zakon morduje nie ludzi, pomiędzy nimi krążą żołnierze Foltesta starający się zaprowadzić porządek. Z grubsza mamy remis. Nie wygląda to dobrze. Nie jest tragicznie. Po tym, jak odczarowałeś Addę, Foltest wyraził chęć zawarcia tajnego sojuszu z Lożą. Postąpił, jak przystało na rozsądnego monarchę. Loża udzieli mu wsparcia, dzięki któremu utrzyma tron i zaprowadzi porządek w Wyzimie. Udało ci się zrealizować swoje tajne plany. Między innymi dzięki tobie, Geralt. Ale najważniejszy jest fakt, że uda się ocalić setki istnień. Triss. Wiem, Geralt. Wiem. Ale co? Moment. Ej! Czy ja jestem jedyną osobą, która tu czegoś nie załapała? Dobra, może najpierw przeszukam szczątki, które były. Woda! O, nie mam miejsca na wodę. Zlecenie na cmentary. I... Chodźcy z Wyzimy. Dobra, walić te zlecenia. Już i tak ich nie będę wykonywał. Na Bruksy tak samo i na Garkainy tak samo. Niepotrzebna mi jest teraz ani kasa, ani nic w ten deseń.
Księgę Gromu wywalę. To wywalę. I tak. Chcę wódę wziąć. Mogę? Dziękuję. Zaraz będę musiał sobie kilka eliksirów uważyć na pewno. Bo jest to niezbędne, bo sami widzieliście tutaj już mutanty potrafiły mnie całkiem nieźle. Ten miecz ewidentnie nie leży tak jak powinien na ziemi. Sami widzieliście, że mutanty już mnie całkiem ładnie potrafiły. No, załatwić. Tu jest ognisko. Więc tak, mam igni. Teraz prawy. Pist. I do ogniska. Alchemia. Na pewno, biała mewa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, na pewno jaskółka, ale tkanka mózgowa utopca nie. Coś, co zawiera aeter i co zawiera... O, rubedo. Jak znalazł? Coś, co zawiera rebis i rubedo. Jest wątroba bestii. I coś, co zawiera co? A vitriol. Vitriol. A, krew bruksy na przykład. No. Mieszaj. Dobra. Jeszcze jeden może bym sobie zrobił. Jaskółkę jeszcze jedną. Nie mogę już? To dziwne. Okej. Więc wygląda na to, że nic więcej nie mogę zrobić. Tutaj talenty są rozdane. Mam nadzieję, że te... kamienie szlifierskie na miecz mi nie zejdą za szybko. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję. Coś ty jeszcze chciałaś ode mnie? Chwila, moment. Chwilka! Jeszcze tutaj skarby na mnie czekają. O matko! Nalewka śliwkowa. To wezmę. Woda w butelce mi jest niepotrzebna. Give me this, może będę mógł sprzedać. Chociaż tak jak mówię, kasa jest mi niepotrzebna, ale... Jestem pewien, że baza Salamandry znajduje się w starym dworzyszczu. Też tak uważam. Dlatego przed odejściem z zamku zaopatrzyłam się w klucz do krypty. Można z niej przejść do katakumb pod dworzyszczem. Jesteś genialna. Idziemy? Jasne. Idziemy. Muszę iść za Triss. Dobra, pójdę za nią. Aha, bo deszcz pada i ognisko od razu gaśnie. Cóż, dobra. Ile ja mam tego wszystkiego? Jaskółkę mam tylko jedną. To nie będzie prosta walka, na to wychodzi. Baza dobrej jakości do wytwarzania eliksirów. No to cieszę się, żebym tylko jeszcze mógł... Zaraz, gdzie ona poszła? Nie tędy chyba. Fuck, mogłem patrzeć, gdzie ona idzie. Tędy? Tak, tędy. Dobra. Witaj, Triss. Idziemy do katakumb? O nie, zdrajcy! Co mnie tak od dupy strony zachodzicie? Zaraz, to są przecież zbiry salamandry, to nie ten miecz. Moment. Słabi z was. Geralt, to nie ma sensu. Musisz się śpieszyć, bo nie wiadomo, co knuje salamandra. Więc chodźmy. Nie, ja zostanę. Zostało mi jeszcze sporo mocy, a te mutanty naprawdę mnie wkurzyły. Właduję w nich trochę ognistych kul. Nie, Triss, to zbyt niebezpieczne. Od kiedy pytam cię o pozwolenie na pakowanie się w kłopoty? Albo ty mnie, skoro przy tym jesteśmy? Triss... Nie ma czasu, nadchodzą następni. Idź już wreszcie. Nie znoszę łzawych pożegnań. Do zobaczenia, Triss. Goodbye. Katakumby. Zapisywanie, okej. Okay. O, dzień dobry! Trochę was tu sporo. Dobra, ja będę musiał chyba to wytłuc wszystko po kolei. Ja pieprzę. I ciągle dochodzą nowi. Dobrze, że jednak te smarowidło, znaczy te, olej, znaczy nie olej, kuźwa! Co ja na miecz dałem? Ostrzałkę. Dobrze, że tą ostrzałkę na miecz dałem, bo... Bo inaczej mogłoby być krucho dość. Okej. Okay. Wszystko? Co jeszcze tu chce mnie zabić albo ugryźć w zad, co? Już nic? Co ty się tak wystawiłaś? Stara, spokój.
spokojnie szczątki. Ślina Garkaina, ale limfa mi się przyda. Czy tam lima? Nie wiem, co tam było. Dobra, nieważne. Rebis, niepotrzebne mi już te rzeczy są. Dobra, prawdopodobnie muszę iść... O Jezu, jeszcze upiór. No nie! Tak bardzo się cieszę. Szkoda, że jesteś tutaj całkowicie niepotrzebny. Dziękuję bardzo. Daj mi teraz pozwiedzać to wszystko na spokojnie, okej? Okej. A szczerze mówiąc, chyba przydałby się kot, ale już nie chcę sobie zwiększać toksyczności. W razie czego, gdybym potrzebował teraz łyknąć coś mocniejszego, czyli jakiś dekokt albo coś, to nie chcę teraz sobie psuć toksyczności. Bo dekokty, jeżeli nie wiecie, odnawiają od razu, bez żadnego pierdzielenia, bez żadnej regeneracji, od razu odnawiają życie. Dobra, tu jeszcze tu są ściany. Kuźwa, nic nie widać bez tego kota. Wziąłbym go, ale naprawdę nie chcę, żeby mój Geralt zaraz się zatruł tymi eliksirami jakoś mocno. Dlatego jakoś może wytrzymacie bez tego światła jak na razie. Dobra, szczątki tu pozostawały. Tu jeszcze coś ciekawego chyba jest. Najwyżej wam to rozjaśnię. Drzwi! Uuu! Dzień dobry. Wow! Spokojnie! Ludzie, moment! Dajcie mi moment na wyciągnięcie miecza! Dobra, nie zauważyłem, że miałem nie taki miecz, jaki powinienem mieć. Moment. Wyjście z katakumb nie. No najpierw mapa. Przejście do laboratorium. To najpierw może w tą stronę. Nie wiem, którędy powinienem, a którędy nie powinienem iść, bo niektóre mogą być... Kurde, pierdziele, najwyżej będzie... Iksir Rubedo, nie. Zwykłego kota. A nie, niewiele ma toksyczności, dodaje. Dobra, spoko. Wytrzymamy. Teraz to już będzie całkowicie dobrze iść. Mutant zabójca. Tędy czy tędy powinienem iść przejście do laboratorium? A tu? Okej, to dość dziwne. Nie. Zaraz, co tam jest? Co tam jest do zabicia? Mutanty, to tym trzeba potraktować. Okej. Jeszcze wy? A, tu zmutowany ogar jest. Tylko jego powinienem... No, jeszcze ty. Okej, dziękuję bardzo. Następni. Do przeszkolenia. Aha, tu jest przejście do laboratorium już. Ja bym przeszedł sobie jeszcze tędy. Bo tutaj chyba jeszcze nie było. Kamień szlifierski, przyda się. Coś mi głos siada. Jak zresztą słyszycie. Sztydaćce. Nie, raczej nie. Chociaż co one mają? Sobie. Vitriol i Rubedo. Przyda się. Tu jeszcze coś. Teraz gdzie ja idę w ogóle? Aha, idę w zawalone miejsce w jaskini. Ale może coś na końcu będzie? Hello? Ognisko. Tylko? No to trochę się zawiodłem, szczerze powiedziawszy. Tylko? Naprawdę tylko ognisko na końcu jest? O, come on! Naprawdę! Ja pierdzielę, myślałem, że znajdę coś tajnego albo coś w tym stylu. Dobra, wrócimy się w takim razie tutaj. No tamtędy jeszcze nie szedłem. Mapa. Więc tutaj mam przejście do laboratorium, ale ja przejdę sobie jak na razie tamtędy. Teoretycznie chyba to powinno być to samo, czy przejdę tam czy tam, ale... No, w razie czego, wiecie, chcę sprawdzić sobie. Bo tej lokacji na przykład w ogóle nie pamiętam. Pamiętam, że była, ale... Co do w ogóle całego tego tutaj labiryntu, jeżeli chodzi o te podziemia, to nic nie pamiętam, więc... Well. Będę musiał po prostu przechodzić tak jakby grę od nowa. Na nowo. Dobra, tędy chyba musiałem iść, tak? No, come on! Naprawdę! I teraz muszę się kuźwa wracać. Wredna gra. Dobra, spokój demo. Spokojnie. Gra cię wcale teraz nie strollowała, tylko ci się wydaje. Fuck. Okej. Luz. Ja na szybko zaraz tam dojdę. Moment. Chwileczkę. Chwilkę.
Dwa razy, okej. Tędy. Prosta droga do laboratorium teraz. Bez żadnego skręcania, bez żadnego pieprzenia. Prosto do laboratorium. Krata. Jeszcze jakby ta krata była zamknięta, to bym chyba zeszczał się ze szczęścia. Wiesz, że Raila miała do ciebie słabość. Zawsze cię podziwiała. Szkoda, stanowilibyście dobraną parę. Kończmy tę farsę. Rzekłeś. Oto Kościej. Stworzony specjalnie do walki. Zabójca doskonały. Mornik? Spokój. No. Gin. No, dziękuję ci. Co tam masz w sobie? Serce Kościeja. Brak miejsca w ekwipunku? No nie. Sole. A to sobie wezmę. Chyba nie mogę z tego nic uważyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakie mam tutaj na mapie? Przejście do laboratorium, tutaj laboratorium, dobra. Czyli tutaj jest wszystko zawalone, rozumiem? Tak. Okej. Przejrzę sobie, czy jeszcze tutaj czegoś ciekawego nie ma. Nie, to było chyba tylko miejsce walki z Kościejem. No cóż, idziemy dalej w takim razie. No, jak widać, walka nie była prosta, bo trochę mi życia zjechał jednak dziad. Może sobie zjem, co ja sobie zjem? Rybkę. Dobra. Odnawiaj mi życie. Jeszcze sobie zjem, może... O, jajo wywerny. O, te. Dobra. I chyba w tym momencie zakończymy odcinek, ponieważ... Aha, nie mam tutaj nigdzie ogniska. No dobra, w następnym odcinku będziemy kontynuować to, co tutaj się dzieje, czyli całkiem dziwne rzeczy się dzieją. Także, ile mam życia? A nie, całkiem szybko się odnawia, tylko mi się zdaje, że tak wolno. Dobra, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.